Bardzo dziękuję. Wyrażam Bogu chwałę, uwielbienie i wierzę, że Pan Bóg ma dzisiaj dla nas słowo, jeśli potrzeba ku napomnieniu, jeśli potrzeba ku zachęceniu, jeśli potrzeba ku pociesze, bo każdy z nas przeżywa jakieś osobiste stany i dlatego ważną rzeczą jest, aby słowo wyszło naprzeciw temu, co potrzebujesz. Dlatego wierzę, że Duch Święty będzie tym tłumaczem, który przetłumaczy słowa na język waszych potrzeb. Decyzja o dzisiejszym studium zapadła wczoraj podczas wieczornego spotkania. Bowiem, moi drodzy, wiemy o tym, że nasza pamięć jest taka, jaka jest. Ja to często mówię, jest jak sitko, przez którą przelatują niektóre rzeczy. W związku z tym trzeba sobie przypominać. Trzeba powtarzać. I zdecydowałem, aby dzisiaj powtórzyć coś, co kilka lat temu mówiłem. Być może niektórzy z was będą pamiętać. Będzie to przypomnieniem. Być może dla niektórych będzie to po raz pierwszy odkrycie pewnych rzeczy. A tytuł, jaki dałem temu studium, jest pytaniem: jaką pieśń lubisz śpiewać? Czy w ogóle lubisz śpiewać? Nie wszyscy lubią śpiewać. Moi drodzy, to jest niezmiernie ważne pytanie i prześledzimy nie wszystkie, bo czas nie pozwala, aby wszystkie teksty przywołać, ale prześledzimy kilka, moim zdaniem, takich ważnych, kluczowych wypowiedzi, wersetów Pisma Świętego. Jaką pieśń lubisz śpiewać? Jaką pieśń śpiewasz? Dawniej ludzie więcej śpiewali. Zgodzicie się ze mną? Tak, w ogóle rodziny jakoś tak, ludzie byli bardziej rozśpiewani. Nie pamiętam autora, ale pewną sentencję pamiętam, którą powiedział: tam, gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobrzy ludzie mieszkają, źli ci nigdy nie śpiewają. Jest wiele racji w tym spostrzeżeniu. Pieśń towarzyszy nam od narodzin. Różne są gatunki pieśni, jakie znamy. Jest pieśń weselna, jest pieśń żałobna. Jakie jeszcze? Kołysanka, tak. Dziękczynna. Dziękczynna, owszem. Jest pieśń żołnierska, jest pieśń harcerska, miłosna też. Miłosna. Można by tą listę jeszcze wydłużyć. Ale jest też pieśń, charakterystyczna pieśń, moi drodzy. Chciałbym, abyśmy może otwarli Księgę Trenów Jeremiasza. To jest bardzo charakterystyczna pieśń, śpiewana nieraz przez ludzi. Księga Trenów Jeremiasza, rozdział 3. I w tym 3 rozdziale Jeremiasz aż dwukrotnie wymienia ten gatunek pieśni,
werset 14 i później 63. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą. Na co dzień. W 63 wersecie powtarza tą myśl. Patrz, gdy siadają i powstają, o mnie mówi ich pieśń szydercza. To jest charakterystyczna pieśń. Myślę, że nie muszę tłumaczyć tego słowa. Jest to charakterystyczna pieśń. Moi drodzy, jeśli już o gatunkach pieśni, to jest pieśń bardzo smutna i otwierając księgę Amosa, przeczytamy tam pewną, powiedziałbym, bardzo smutną informację. W pierwszym wersecie 5 rozdziału czytamy tak. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. W 8 rozdziale, werset 10, również Bóg mówi smutne słowa. I zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną. Na wszystkie biodra włożę głosiennicę, na każdą głowę łysinę, przekształcę tą w żałobę po jedynaku, a całą przyszłość w dzień goryczy. Jest jeszcze jeden gatunek pieśni, o którym nie możemy zapomnieć i o nim wspomnę na końcu, a teraz tylko go nazwę. A, na końcu właśnie. Pieśń zwycięstwa. Pieśń zwycięstwa. To takie podstawowe gatunki z dziedziny artystycznej. Ale Biblia zachęca nas, Bóg zachęca nas, abyśmy uwzględnili i zechcieli nauczyć się nowej pieśni i śpiewali nową pieśń. Pamiętacie słowa z Księgi Izajasza, które na początku czytał brat Darek jako motto? Słuchaliśmy z uwagą. Na co zwróciliście uwagę? No, otwórzcie swoje Biblię. Księga Izajasza, rozdział 42, werset 10. Księga Izajasza, 42, werset 10. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Nauczcie się nowej pieśni. Intrygowało mnie to polecenie, ponieważ taka zachęta znajduje się więcej razy i wyszukałem kilka fragmentów, prześledźmy je. Psalm 33. Otwórzmy. Księga Psalmów. I głównie w psalmach, no bo psalmy to pieśni. Psalmy to pieśni. Psalm 33, werset 3 brzmi tak. Śpiewajcie mu pieśń nową. Grajcie pięknie, z okrzykiem radosnym. Ale przeczytajmy od pierwszego wersetu. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie. Śpiewajcie Mu pieśń nową.
O tej harpie też cośkolwiek powiemy, bo muzyka jest nierozerwalnym elementem pieśni. Śpiewajcie pieśń nową. Otwórzmy pieśń 96, psalm 96. Psalm 96 i tam werset pierwszy. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemia. W 98 również mamy identyczny zwrot. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. W psalmie 149, w pierwszym wersecie, dobrze, tak, tak, pierwszy werset, tak, dobrze, 149. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Takich zachęt moglibyśmy znaleźć jeszcze więcej. No, ale kto nas nauczy tej nowej pieśni? Co to znaczy nowa pieśń? W naszym potocznym słownictwie nowa pieśń to ta pieśń, którą śpiewamy po raz pierwszy. Ale jak tą pieśń nauczymy się i śpiewamy ją już przez rok, to jaka to jest pieśń? Dalej nowa? Znana, stara pieśń. Nowa to jest ta poznawana, to jest ta, której nie znaliśmy, poznajemy po raz pierwszy. Ale chcę przypomnieć wam, że w Piśmie Świętym przymiotnik nowy i przymiotnik stary ma nieco inne znaczenie, niżeli w potocznym języku, w potocznej mowie używamy. Bo w potocznej mowie słowo nowy w odniesieniu do istot żywych, młody, to jest stan początkowy, który kończy się i przechodzi w starość. Jest to bardzo płynne przejście, rozłożone w mniejszym czy dłuższym okresie czasu, ale nikt nie jest wiecznie młody. Nowy przedmiot, który kupujemy, nowy dom, który stawiamy, z biegiem czasu przestaje być nowy. W Biblii natomiast te słowa mają inne znaczenie. A połączone one są z pewnymi charakterystycznymi rzeczownikami. Przypomnijcie, z jakimi rzeczownikami w Piśmie Świętym występują przymiotniki stary i nowy. Ziemia stara i nowa. Stary człowiek, nowy człowiek. Przymierze stare, przymierze nowe. Mówiliśmy, stara ziemia, nowa ziemia. Życie stare i nowe. Pieśń nowa. Chociaż nie występuje przy pieśni w Piśmie Świętym, nie występuje przy pieśni przymiotnik stara pieśń, ale występuje nowa pieśń. Zatem analizując te połączenia, zauważamy, że w Piśmie Świętym nieco inne znaczenie ma przymiotnik nowy i przymiotnik stary. Bowiem nowy to nie tylko stan początkowy, a stary to nie proces niszczenia. Ale w Biblii słowo nowy to stan oznaczający nieprzemijalność, wieczność, nieskończoność. Nowe życie to życie wieczne, to życie, które nigdy się nie skończy.
Nowa ziemia to ziemia, która będzie trwać i nie będzie się starzeć. Nie będzie przemijać, bo słowo stary w Piśmie Świętym to słowo oznaczające przemijanie. Dlatego o człowieku, chociaż my w polskiej kulturze uważamy, że bardzo niegrzecznie jest powiedzieć komuś, że jest stary, prawda? Z wyjątkiem koleżeńskiego, cześć stary, prawda? Ale powiedzieć komuś, że jest stary, to jest nietaktownie. Nie mają tego problemu ludzie posługujący się językami germańskimi, dlatego, że tam pytając o wiek, pytamy, jak jesteś stary. I każdy z dumą odpowiada, jestem 15 lat stary, albo jestem 25 lat stary. I nie mają z tym żadnego problemu, nikogo to nie krzywdzi, nie rani, nie obraża. Moi drodzy, Adam żył 900... ile? 930 lat. Sprawdźcie, mogłem się pomylić. Ale ponad 900. To jak miał 100 lat, to był stary czy młody? Kochani, uwzględniając biblijny kontekst, chcę wam powiedzieć, że Adam nie starzał się i my też nie starzejemy się, tylko Adam zaczął podlegać przemijaniu, czyli utożsamiając słowo stary ze słowem przemijanie, Adam stał się stary w momencie upadku w grzech, w momencie rozerwania jedności z Bogiem. Zaczął podlegać przemijaniu. I każdy z nas, rodzący się w sytuacji skazitelności, rodzi się stary, bez względu na to, jak młodym go nazywamy. Dlatego, że nasze życie na tej ziemi to jest stare życie, to jest życie przemijające. Słusznie nasze życie można nazwać odliczaniem. Bo każdy dzień przeżyty zbliża nas do końcówki nieznanej. Ale tego jesteśmy świadomi, tego nie zmienimy. Chcielibyśmy, żeby to jak najdalej od siebie odepchnąć, ale wiemy, że to jest nieubłagane. Przemijanie. My przemijamy. Stary świat to świat przemijający. Stary człowiek to człowiek przemijający. Stare życie to przemijające. Stare przymierze to przemijające przymierze. A nowe to coś, co nie przeminie, co będzie wiecznie trwać, w nieskończoność. Wspaniałą ofertę Pan Bóg przygotował dla ludzi, którzy wskutek grzechu stali się przemijający. Mówi Bóg, a ja chcę przywrócić wam nowość, wieczność, nieprzemijalność, nieskończoność. A zatem pieśń, nowa pieśń. Co to jest pieśń, moi drodzy? Pieśń to nie tylko utwór artystyczny, skomponowany przez artystów, muzyków i poetów, pięknie wyrażających swoje myśli. Pieśń to twoje życie, siostro i bracie. Pieśń to twoje życie. Popatrzmy na Psalm 119
I przepiękne zdanie w tym psalmie napisał Dawid. Pomaga nam to coś ważnego zrozumieć. Psalm 119 i werset 54. Ustawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymki. Ustawy Twoje są mi pieśniami. Jaką pieśnią są ustawy Boże? Nie mam wątpliwości, że to jest pieśń nowa. Bo Boże ustawy nie są przemijające. Boże ustawy są nieprzemijające, są wieczne. Boże ustawy kształtują nasze życie. Kształtują nasz charakter. Kształtują nasze relacje. Zgodzicie się ze mną? Twoje ustawy są moimi pieśniami. Czy ty również zgadzasz się i podobnie jak Dawid traktujesz Boże ustawy jako swoje pieśni, które śpiewasz na co dzień? Pieśń, która nie przemija, pieśń, która się nie nudzi. Wiecie, to jest charakterystyczne w pieśni, w tej nowej pieśni. Nowa pieśń nie przemija, nowa pieśń nie nudzi się. A tyle razy już ją śpiewałem, nie, nie, daj spokój. Już dość. Daj jakąś inną, naucz mnie nowej pieśni. Panie Boże, te Twoje ustawy już mnie znudziły. Trzeba je zmienić. Trzeba je zmienić. Daj jakieś nowe ustawy. Zmień coś. Wiecie, tak niektórzy ludzie w taki sposób podchodzą. Niektórzy ludzie. Ale jak ja podchodzę, jak ty podchodzisz? Pieśń to twoje życie. Nie musisz mieć słuchu muzycznego ani artystycznego głosu. Bo tą pieśń śpiewasz każdego dnia. I tylko wybierasz, czy twoje życie jest nową pieśnią, czy twoje życie to stare dźwięki. A czym się różni nowa pieśń od starej pieśni? Wróćmy do księgi Amosa, rozdziału 5. Księga Amosa, rozdział 5. Wiecie, tam jest mocne słowo. Bóg przez Amosa wypowiada mocne słowo. Strona 982. Przepraszam, rozdział 5, nie 8, rozdział 5. Rozdział 5. Księga Amosa, 980 strona. 5 rozdział, 23 werset. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Siostry i bracia, mężowie i żony, rodzice i dzieci, jest czas na głęboką refleksję. Jaką pieśń śpiewasz? Jaką pieśń śpiewasz codziennie? Jakże często wrzeszczymy na siebie. Podniesiony głos, ja dzisiaj o tym wspominałem. Krzyki, wrzaski. Bóg mówi, usuń ode mnie
wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf, akompaniamentu do tej pieśni. A co to jest ta dziesięciostrunna harfa, na której akompaniament wygrywamy do tej pieśni? Wiecie, moi drodzy, stara pieśń, chociaż Biblia nie używa takiego określenia, ale ja pozwolę sobie tutaj związać to. Stara pieśń to wrzask. To jest stara pieśń. To wrzask. Wrzaski, kłótnie, awantury. To stara pieśń. To stare życie. To stary cielesny człowiek. Nowa pieśń to nowe życie, to miłość, to uprzejmość, to delikatność, to wzruszające dźwięki. Ta sama harfa może akompaniować do nowej pieśni i ta sama harfa może akompaniować do starej pieśni, do wrzasku. Ta sama harfa. Śpiewajcie Panu pieśń nową, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie. Cóż to może być, ta dziesięciostrunna harfa? Jak myślicie? Pamiętacie? Pamiętacie, co to jest ta dziesięciostrunna harfa? Kto pamięta? Ręka do góry. A, są tacy. Ci, co pamiętają, nie mówią. Mówią ci, co nie pamiętają. Co to jest ta dziesięciostrunna harfa? Co rozumiecie przez tą dziesięciostrunną harfę? Proszę? 10 Bożych przykazań. No jest tam zbieżność 10. Ale mamy też 10 palców, tutaj brat podpowiada. Moi drodzy, co to może być? Spróbujcie jeszcze podpowiedzieć. Tak? Spróbuje ktoś? Co to jest ta dziesięciostrunna harfa? Grajcie na dziesięciostrunnej harfie. Podpowiem wam. Moi drodzy, tą harfą jesteś ty. Ty jesteś tą harfą i masz 10 strun. Policzmy. Liczcie. Ja będę wymieniał. Ile mamy oczu? Ile mamy uszu? Razem 4. Ile mamy rąk? To 6. Ile mamy nóg? To 8. I coś nam brakuje jeszcze. Dwie struny. Serce i usta. Z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca. Serce w Piśmie Świętym jest słowem określającym więcej niżeli tylko uczucie. W Piśmie Świętym słowo serce oznacza charakter. Dokładnie. Serce to jest osobowość, to jest istota, to jestem ja, to jesteś ty. Jakie jest serce twoje, taki ty jesteś. Dokładnie. Moi drodzy, na co patrzysz? Czego słuchasz? Gdzie idziesz? Do czego rękę przykładasz? Gdy otwierasz buzię, co z niej płynie? Ano to, co jest w sercu. Wiecie, usta są takim wizjerem, przez który możemy zobaczyć zawartość serca.
grajcie na dziesięciostrunnych harfach. Apostoł Paweł, Dawid był muzykiem, więc on wykorzystuje obraz artystyczny, muzyczny. Paweł natomiast bardzo często odnosił się do innych dziedzin życia ilustrujących życie i jednym z tych obrazów to rycerz. Ze względu na to, że nasze chrześcijańskie życie to walka, prawda? To walka. I w szóstym rozdziale listu do Rzymian znajdziemy pewne informacje, kiedy Paweł konfrontuje stare i nowe życie. Pogrzeb, śmierć starego człowieka. Szósty rozdział listu do Rzymian. Od czwartego wersetu znamy te słowa: pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Uwaga, kochani, czy Twój chrzest przeżyłeś z głęboką świadomością, że zostałeś pogrzebany jak Pan Jezus? Że zostałeś pogrzebany z Panem Jezusem? Paweł to musiał obszernie tłumaczyć wierzącym i w liście tylko przypomina, bo zaczyna pytanie, czyż nie wiecie o tym? No komu można postawić pytanie, czy nie wiesz? Czy nie pamiętasz, czy nie słyszałeś? Może zapomniałeś? Przypomnij sobie swój chrzest. I dalej mówi, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo śmierci, wrośniemy w podobieństwo zmartwychwstania. I teraz uwaga, szósty werset. Wiedząc to, że nasz stary człowiek, co się z nim stało? Paweł to tak napisał tylko, ale czy stary Zenek, czy stary Darek, stara Krysia, Marysia i inna Ania doświadczyła tego? Co to znaczy zostać ukrzyżowanym wespół z Chrystusem? Stary człowiek musi umrzeć. Stare usta muszą zamilknąć. Tak. I dalej czytamy, że Paweł, używając języka wojskowego, ja tylko pewne myśli wybieram, przeczytajmy od wersetu 12, może od 11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Co to znaczy uważać siebie za umarłego dla grzechu? To jest bardzo ciekawy wątek. I myślę, że rozumiecie, przemyślcie, zastanówcie się. Postawcie sobie pytanie, czy ja uważam siebie za umarłego dla grzechu? Więc. Natomiast dalej. Ale za żyjących dla Boga w Chrystusie. Konfrontuję te dwie rzeczy. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I teraz najważniejsze. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Co to jest oręż? Oręż to zbroja, którą żołnierz, rycerz miał do walki. I Paweł mówi tutaj tym językiem wojskowym, że nasze członki są elementami zbroi. I mówi, wy poświęcaliście swoje członki na oręż nieprawości. Teraz te same członki poświęcajcie na oręż sprawiedliwości. Wracając do przykładu Dawida,
który używając obrazu muzycznego, artystycznego mówi: wy jesteście harfą mającą 10 strun i przedtem graliście akompaniament do wrzaskliwych pieśni, to teraz zamieńcie i te same 10 strun wykorzystajcie, aby akompaniament był dla nowej pieśni. Widzicie? To jest ten sam obraz, ten sam cel, przepraszam, dwa obrazy, ten sam cel. Paweł mówi, te same członki, które porównał do oręża dla niesprawiedliwości, zamieńcie i teraz niech one będą orężem sprawiedliwości, Boga. Te same struny, które akompaniowały do starej pieśni, niech zaczną akompaniament do nowej pieśni. Jaką pieśń śpiewasz? Jaką pieśń lubisz śpiewać? Czy śpiewasz nową pieśń? Czy śpiewasz nową pieśń? Moi drodzy, jeszcze dwa fragmenty z Pisma Świętego. Nie mogę ich pominąć, chociaż mam wiele jeszcze, ale to może kiedyś przy okazji jeszcze będziemy rozwijać, ale te dwa fragmenty muszą wybrzmieć. Jeden fragment ze Starego Testamentu, z psalmów. Z 22 psalmu i z 40 psalmu, to jest ten sam wątek, ta sama myśl, psalm 22, psalm 22 i tam werset 26. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Moi drodzy, myślę, że nie przekroczę kompetencji i nie zniekształcę tekstu, jeśli powiem, że ta pieśń pochwalna to jest nowa pieśń. Mimo że Dawid w tym momencie nie łączy tego przymiotnika, on łączy przymiotnik pochwalna pieśń, ale inne fragmenty Pisma Świętego mówią, że właśnie nowa pieśń to jest pieśń pochwalna. To jest nowa pieśń. Kto nas może nauczyć tej nowej pieśni? Żadna szkoła muzyczna. Żaden najwspanialszy kompozytor nie skomponuje partytury do tej nowej pieśni, melodii. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnią wobec tych, którzy się Ciebie boją, siostro i bracie. Dzisiaj Bóg przez Dawida zachęca Ciebie i mnie, abyś odnowił w swoim życiu ślub, postanowienie: Panie Boże, ja chcę codziennie śpiewać nową pieśń. Nie raz w tygodniu. Nie od czasu do czasu. Złóż ten ślub, odnów ten ślub. Panie Boże, pragnę codziennie śpiewać tą nową pieśń. Przewróćmy na psalm 40. I tam werset 4, psalm 40 i werset 4. Tu Dawid przepięknie mówi: włożył w usta moje nową pieśń, pochwalną pieśń dla Boga naszego. Tu są obydwa przymiotniki. Jaka pieśń płynie z Twoich ust? I z Nowego Testamentu. Wiecie, apostoł Paweł, mimo że nie był muzykiem,
On zupełnie w innych dziedzinach czuł się lepiej. Sportowych, używał przykładów sportowych, wojskowych, prawda, jakichś tam życiowych. Ale on napisał partyturę do nowej pieśni. Wiecie, co to jest partytura? To jest język muzyczny. Kto wie, co to jest partytura? A, no nie wszyscy podnieśli rękę. Partytura to jest inaczej nutowy zapis wszystkich linii melodycznych, jakie dany utwór zawiera. Czyli kompozycja muzyczna. Tak. I moi drodzy, chcę wam powiedzieć, wiecie, gdzie jest taka partytura akompaniamentu do nowej pieśni? Dwa fragmenty listów Pawła. I to chciałbym zachęcić, abyście wracając do swojego domu, gdy będziecie przypominać sobie dzisiejsze kazanie troszeczkę, czy rozmawiać o tym, co dzisiaj przeczytaliśmy, co usłyszeliście, abyście w uzupełnieniu i w rozwinięciu zapamiętajcie albo zanotujcie, przeczytali z listu do Efezjan drugą połowę rozdziału 4 i cały rozdział 5. Czytajcie powoli, z przystankami, nie czytajcie tego na czas. Nie śpieszcie się przy czytaniu. Drugą połowę rozdziału 4 i tam od wersetu 17 Paweł mówi: to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. Transponując to na język dzisiejszego studium, abyście nie śpiewali pieśni, którą poganie śpiewają, albo którą śpiewaliście w przeszłości. Popatrzcie, od 21, ja tylko na fragmenty zwrócę uwagę. Jeśliście tylko słyszeli o Nim, o Chrystusie i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Paweł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego postępowaniem. Przestańcie śpiewać starą pieśń. 24 werset. A obleczcie się w nowego człowieka. Zacznijcie śpiewać nową pieśń. I jaka melodia tej nowej pieśni? Od 25 wersetu. Przecież odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. I każde następne zdanie to jest kolejny takt muzyki nowej pieśni. Drugi fragment to list do Kolosan, od rozdział 3 i rozdział 4. Rozdział 4. Cały. Zapamiętacie? Proszę was o to. Dla własnego dobra, dla własnego pożytku. A z tego rozdziału niech podsumowaniem naszego studium będzie werset 16. Kolosan, 3 rozdział, werset 16, i on niech teraz wybrzmi. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Kochani, czy można to piękniej wyrazić? Czy można więcej uczucia włożyć w słowa? Jaką pieśń śpiewasz? Niech Bóg błogosławi nam. Wiecie, ja mam taki zwyczaj, że kazań nie kończę. Zresztą nawet nie zawsze nazywam kazaniem. To bardziej jest pewne studium, rozważanie.
Przerywam go, ustępując miejsce boskiemu nauczycielowi Duchowi Świętemu. Dyrygentowi wielkiego chóru, który przygotowuje do tego, aby zaśpiewać końcową pieśń. Pieśń zwycięstwa. Księga Objawienia. Nie otwieram, bo wiecie. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że pieśń zwycięstwa będą śpiewać ci, którzy na tej ziemi codziennie śpiewali nową pieśń. Niech Bóg błogosławi, abyś śpiewał nową pieśń i akompaniował na 10-stronnej harfie do nowej pieśni. Amen. Amen.